gdy gubisz się w mroku, wszędzie są wokół koboldy i katakumby. Koboldy i katakumby! A my, moi drodzy, zaczynamy kolejną arenę i zagramy sobie tym razem Priestem. I na dobry, dzień dobry, legenda. No powiedziałbym, że Isera może być ciutkę lepsza od Kustosza i Razy. No i wezmę Iserę. No ciekawy, ciekawa kompilacja. Przypominam, że mamy nowy system tam rozdzielania kart, czy tam no draftowania kart. Karty są segregowane według power levelu, czyli teoretycznie karty powinny mieć podobną moc, a nie podobne rarity. Tak jak tutaj widzimy, common, podstawowa i rara. To jest taka nowość na arenie. Święty ogień, święty cios i duchowy bicz. No nie wiem, wezmę ten duchowy bicz. Nic mi się z tych kart nie podoba, tak szczerze powiedziawszy. Sonda, łamacz umysłów i przyczelona pantera. Łamacz umysłów się czasem nieźle sprawdzam. To jest losowe, ale biorąc pod uwagę, że te karty teraz są mocne, to istnieje duża szansa na ukradnięcie czegoś drogiego. Dobrego. Ale mimo wszystko to jest jakiś spell plus jeden. Znaczy dany spell plus jeden, więc to nie jest jakieś super dobre. Weźmiemy sobie coś z tego. Tylko co? Panterę czy łamacza umysłów? No niech będzie łamacz umysłów. Zobaczymy. Dwójka, duchowy bicz i czwórka. No powiedziałbym, że to nie jest jakieś super dobre. Nie mamy spell damage, więc nie ma co o tym myśleć. Ale zmienny cień jest spoko i przyjazny barman jest spoko. I teraz trzeba się zastanowić, czy chcemy dwójkę, czy chcemy lepszą czwórkę. No weźmy powiedzmy lepszą czwórkę, bo to dopiero czwarta karta. Więc może jeszcze dwójki sobie uzbieramy. No znowu duchowy bicz, ciekawe. Ponura dekromantka i nauczycielka, no oczywiście nauczycielka. Świątynny nadzor to jest spoko, no to moim zdaniem jest trochę słabsze od tego, a to no zależy kto co lubi. Ja to nawet akceptuję, ale weźmiemy się świątynnego nadzorcę. Czy jak to tam odmienić. W tej turze twoje zaklęcia uzdrawiające zamiast leczyć zadają obrażenia. Efekty, przepraszam, zaklęcia, okej? Okay? No, łowczyni i maleńka mikstura. No tutaj mamy trzy karty słabe. No heala raczej nie mam. Maleńka mikstura jest mega sytuacyjna, więc wezmę łowczynię. Shadow World Pain no jest zdecydowanie lepszą kartą moim zdaniem od tych dwóch. No, ale może tylko moje zdanie. W każdym razie Shadow World Pain. No tutaj mamy znowu trzy razy kupę. Dowódca rajdu jest mega sytuacyjny, to jest jakiś tam removal, czy jakaś forma removalu, więc niech będzie. To jest sytuacyjne, bo jak dobrzemy to w late game, jak mamy dwie karty, to nie jest zbyt dobre. To jest dobre, bo mamy 2-2 plus draw. No i to jest sytuacyjne, może nam zrobić fajną gierkę, no ale jest sytuacyjne i to bardzo. Kurierka Konfraterni jest bardziej uniwersalna. Cairn jest spoko, bo to 4-5 za 4-5 razy 2 za 6, więc jest ok. Barnes, no tak rzekłbym, że raczej małe szanse na przywołanie czegoś dobrego. No i Wyżer też jest ok, ale weźmiemy Cairn, jest tańszy. Ma efekt na agonii, no na agonii w sumie to nie wiem, co chciałem temu ten powiedzieć. Nie no, to też jest złe, ale chyba wolę Kaina. Mind Control, gorliwa kapłanka i wyniesiona cieni. Mind Control, dobry late game i to bardzo. Kapłanka, dobry draw engine i to bardzo. Wyniesiona cieni, sytuacyjna karta, ale jak siądzie to jest dobra. No więc odrzucimy ją, bo... odrzucimy ją dlatego, że jest sytuacyjna. To jest mniej sytuacyjne. No dobra, wezmę Mind Controla. Będzie. No tutaj... posąg raczej. Myślę, że nie jeden late game nam uratuje. No to też byłoby dobre, ale wezmę posąg. Pełzający w smole jest ok, kapłan uczy to jest ok, nerubiański prolog jest ok, ale tylko jak dobierzemy go we wczesnej fazie rozgrywki. W związku z tym weźmiemy sobie chyba kapłana uczty, albo pełzającego w smole. To w early game może być trade 2 za 1. Mamy Might Controla, mamy Rozbój Świętości i mamy Turtoliankę nad Skorupią. Turtoliankę jest spoko, Rozbój jest spoko, Mind Control jest spoko. Mamy już jednego, to drugiego nie będę pikował, więc z tych kart wolę obszarówkę. Zawsze takaś opcja removalu plus skilla na swoje kreatury. No mamy dwie czwórki, które nie są jakieś ambitne, do Itali Drań, który ma fajne statystyki i może dać coina. Niech będzie. Tu mamy dla odmiany trzy klapy, które nie robią nic. Wezmę Damulkę z gadżetonu jako drugoturowy drop, może się przydać. Dwie przeciętne czwórki plus dwójka, która dobiera kartę, też jest jakaś super dobra. Bo ginie od 2-3 za darmo, ale dobiera kartę, więc niech będzie. Bombowa ekipa kontra Słowo Cienia Ból. No osobiście wolę Słowo Cienia Ból jednak trochę bardziej. To w ogóle odrzucam, bo tutaj jest o wiele gorsze od tych dwóch kart. Ale weźmiemy sobie jeszcze do World Paina. Wizja Cieni.
Czyli dodatkowy duchowy bicz, słowo cienia ból. Nowa albo Mind Control. Kontra dwie w miarę przeciętne kreatury. Jeszcze zobaczysz żywiołaki. Mam jednego żywiołaka i tyle. No, widzę cię, nie wezmę. Zmierzchu. Czy my mamy jakieś agonie? Mamy na pewno zbieracza łupów. I mamy tego typa. I mamy Kairna. I mamy obsydianowy posąg. Więc jakieś tam są. Diamentowy odłamek mocy jest bardzo drogi i rzadko kiedy się sprawdza, bo zazwyczaj skrzesza jakieś tanie kreatury, a to jest mega słabe. Weźmiemy ten zew w zmierzchu. Tunelowy czerw, dwójka i szóstka. Co my tu mamy? No mamy kilka kart za dwa, ale to nie są jakieś super karty, więc to dwójka pasuje. To też pasuje jako late game, ale chyba bardziej bym poszedł w early. To odpada. To może być dobre, jak siądzie na ręce i będzie kosztować 0, ale musi siąść na ręce i kosztować 0 faktycznie. Jedynka, dwójka i trójka. Jedynkę odrzucam, bo 2-1 kart nie lubię. Dlatego, że ginam od hero powerów. Dwójka jest okej, bo jest 2-3 za 2. No i cesarska kobra też nie jest najgorsza, ale kosztuje już 3. Weźmiemy dwójkę. Chcemy mieć jakieś early game'y. No, Josarasz. Bez większego komentarza. Tego nie chcemy, bo dalej nie mam spell damage'u. Więc to może się przydać, ale niekoniecznie musi. To jest sytuacyjna, to jest po prostu dużą kreaturą. No nie, będzie gangster pierwsza klasa. Krab. Ta maleńka mikstura pojawia się zbyt często. Słowo mocy macki, no nie lubię takich buffów, że powiedziawszy nie uważam, żeby były jakieś super dobre, ale to nic innego nie ma, więc to musimy wziąć. To jest draw i draw by się nam przydał, bo w sumie nie mamy żadnego drawu. No dobra, mam to, jeżeli chodzi o dobieranie kart, mam to. Mam to, powiedzmy, że mam to, ale nie jest tak jakoś super dużo. A drogich kart za 9-10 już trochę mamy, weźmiemy to pożarcie umysłu. Daj przeszedłemu stronnikowi opis agonia, przerzuć tego stronnika na pole bitwy. Problem jest taki, że nie mamy za bardzo czwórek i piątek do tej kreatury. Oczywiście może się to sprawdzić na Iserze, czy na tym, ale na innych kartach tak średnio. Ale chyba i tak to wezmę. Ten tygrys też jest spoko, ale wydaje mi się, że to nawet jak wskrzesi tam jakieś tam, nie wiem, powiedzmy takiego typa, to już jest całkiem spoko, więc niech będzie ten. 3-3 za 3 do nothing. Jakiś krapowaty spell i sługa Kalimosa. Jeden żywiołak. Jeden żywiołak. No to weźmiemy tego. Nic innego tutaj nie ma. Murloków nie mamy, to jest spoko i to jest jakimś tam early game'em też w miarę spoko, ale brakuje nam czwórek, więc saronity są spoko. Dobra, no mamy taki deck, powiedziałbym, standardowy jak na zmiany nowe. To jest trzecia arena, którą gram. To jest trzecia arena, którą gram w nowym trybie. No pierwsze dwie nie poszły najlepiej. No i tak patrząc, że powiedziawszy na deki, jakie spotykałem do tej pory, to powiedziałbym, że ten jest stosunkowo słaby. Patrząc na ogół aren, to powiedziałbym, że jest całkiem spoko. Natomiast wydaje mi się, że na aktualny stan aren to nie będzie to jakiś super mega koksiarz. Nie będzie taki super mega koks, ale zobaczymy i do gierek przechodzimy. Złoty Jezus, stary, piszesz w tym agro warlocku. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, no nie można tego zastąpić, nic. Dobra, wyrzucimy sobie te dwie karty, bo nie wydaje mi się jakieś super dobre. No, lepsze były od tej Izery. I w sumie tego też. Coina raczej nie będę na razie zrzucał, więc graj, to sobie zagram w drugiej, a to w trzeciej. Ostrzegam cię! Jestem niestabilny! Zostawiłeś już nowe karty na arenie. Nie wiem, możliwe. Czy będziesz robił jakieś omówienie z nich na YouTube'a? No, biorąc pod uwagę, że film z tego już jest jakiś tydzień na YouTubie, to chyba więcej omówień nie planuję. Powiedzmy, że może być. Spóźniłam się, spóźniłam! O, naprawdę? No to nie jest zbyt kolorowe. To jest nawet bardzo niekolorowe, bym powiedział. Co pod Holin? O, fuck, to będzie trade 2 za 1? Naprawdę? To trochę przypał. Co mu siadło i to masakrycznie. O, subcio. To tyle strajdu 2 za 1. No, czyli dzięki tej karcie już ma jedną kartę przewagi. Wypas.
Teraz to wypas. No dobra, no, spróbujemy zagrać tego. By się tego jakoś pozbyć. Dziękuję, Haldej. Jazdujący rok. No na wypasie. Oh my god, Cairn. Spróbuję zagrać Cairn, a problem jest taki, że on ma gigantyczną przewagę przez zagranie 5-5 w czwartej turze. I przez tego heala. Przesadzasz. Spróbuję zrobić tak, wyleczyć go, ale myślę, że on mnie zraszuje. Patrzę na dotychczasowych magów, jakich spotkałem na arenie, to aż ciężko uwierzyć, żeby nie miał jakiegoś direct damage na łapie. Samotny champion. No i teraz coś fajnego by się przydało. Tark Keeper, może być. Ile jeszcze to będzie trwało? Graj. Ale trochę za dużo jej było. Tam. Nie przesadzajmy. Nie, a cały świat. Dobra, zobaczymy, co ta Isera zrobi. Może nie umrze od razu. Prosto od Kozakusa. Okej. Dam ci ukojenie. No spróbujmy zrobić tak. To nam daje całkiem niezły stół. Prawda, to jest trochę ryzykowne. A jednak nie jest. Jak zagra Mamuta, to mamy drugi sen. Więc wydaje się być całkiem spoko. Słuchaj ich mniej kart, więcej twarzy. Znaczy, słuchać to was słucham, ale... jakoś nie odczuwam... super... nie wiem... ilości. Znaczy, no to był taki film, no. Co tu dużo gadać? No to był film pogadankowy. No to gdzieś tam mój rej grał pierwszy plan. No może i to źle. Może, ale jak krzywo gram. No, dobra. To jednak pykliśmy to. Nie wiem jakim cudem, ale się udało. To bardzo dobrze. Bardzo bym się cieszył. Dobra. Mamy takie, mamy takie, mamy takie, mamy takie. Myślę, że wszystko możemy zatrzymać, bo duchowy bić by się, może się przydać, jak się wysypie 100 tokenów. Trójka na trzecią turę, dwójka na pierwszą. Słowo cienia ból na ewentualne jakieś early game'y. Nie wiem, co wy macie z tą twarzą. No ja zazwyczaj nie nagrywam filmu z takiego bliskiego tego, z bliskiej odległości, więc no okej. Rozumiem, że mogło to wywołać jakiś ten... Człowiek bardziej by mnie cieszyło, jakbyście ten, moje piękne kolorki skomentowali, a nie odległość mojej twarzy od kamery. Tak obserwuję twoje gierki na nowych arenach. Teraz kradzież myśli chyba na mocy zyskała u kapłana, bo mniejsza szansa na syf. Nie do końca, no to jest taki Arkan Intelekt dalej. Znaczy, no może teraz jest bardziej porównywalny do Arkan Intelektu, bo kiedyś... Arkan Intelekt był zdecydowanie lepszy, bo dobierał karty z twojego deku, więc teoretycznie dobierał to, co tam wydraftowałeś, więc teoretycznie to było lepsze.
a Fotstyl dobierał karty z deku przeciwnika, więc teoretycznie mógł dobrać gorsze karty, a w tym momencie to powiedzmy, że przeciwnik z założenia ma lepsze karty w deku, no bo się wszyscy mają lepsze. Ale Arcane Intellect też z założenia dobiera lepsze, więc to jest taki Arcane Intellect i tyle, no nie ma co tutaj ten... No to za 5, to dalej są 3 karty za 5 bany, no. Nie jest taki super deal. Więc... No dobra, zabiję tego tokena, może jakąś dwójkę dobiorę. Nie bardzo. To przypał. Właśnie tak się zastanawiałem sobie, czy jest sens to coinować. Ładne filtry. O, dziękuję. Też mi się podobało. Co ty masz? Ty masz dar mądrości. No i tak nie mogę rzucić removalu. No muszę rzucić to. Więc co dobierz tą kartę? Nie mogę się zdecydować. Okej. Powiedzmy, że okej. Au. To zabije, to uleczę. Dawaj dole. What the fuck? Chyba ma dużo kreatur na ręce. Niech będzie i cierpienie. To niedobrze. Nie wiem, to co? To ma bufa, to chyba nie ma i to ma. Czyli ma raz, dwa, trzy, cztery. Aha, bo są tokeny. O kurwa, te trzy tokeny. Tak. Jak coś, to moja noga zjeżdżająca po fotelu. Czekam na rozkazy. Zagramy sobie tych. Oni ściągają osę. I ten jest bezużyteczny tak naprawdę. I graj. Przydałoby się teraz, żebym dobrał holinowe, a on żeby zagrał dwa dwa, najlepiej się tam 2-2, żebym miał. Wtedy holinowa, boom i elo, pozdro, 600 gościa nie ma. Jakie jest twoje największe marzenie? Być szczęśliwym. A-o. No dobra, to dalej by się przydała holinowa. Czekam na rozkazy. I believe. No dobra, no zrobimy tak. No nie mam jakichś innych ciekawych pomysłów, opcji, wymysłów. Mogę się jednak zabić tą osę, byłoby trochę lepiej. Czekam. Czekam okay. Na rozkazy. A nie jesteś szczęśliwy? Jestem. Czekam na rozkazy. To nie znaczy, że nie mogę marzyć, żeby to nie minęło. No. Nie wiem, ziom, czy to takie jakieś skomplikowane, trudne, czy niezrozumiałe. Ale wydawało mi się, że jest to dosyć proste. Tak. No to nieźle. Mamy Josaraża i 30 życia, więc to nie jest najgorsze. No to już jest trochę gorsze. Bo już mamy 13 życia. No niestety nie mamy opcji na to, żeby się uchronić przed śmiercią. 10, 14, 22. Tu mam 6. No nic nie zrobię. Już po wszystkim. Wygrywasz. Dobra, no mamy kolejną Gierusię, no i nie powiem, żeby szło do tej pory jakoś wyjątkowo dobrze. Jak zresztą wszystkie areny po zmianach.
Pozdrawiam cię. No, to rozdanie takie rzekłbym nie najlepsze. Dobra, no coinować tego nie będę, no bo nie mam jakichś tanich kart na start, więc bez sensu trochę. Spokojnie myślę, że mogę to zagrać. Siemano, ty, jak twoim zdaniem zapowiada się nowy dodatek? Bardzo interesująco. Go Kobold? Jakie są szanse, że ja go zabijam? 25%, nie? Czy tam 24, czy coś koło tego. Albo zagram to... Wiesz, jak zagram to i w następnym będę musiał grać Kobolda, to się mija trochę z celem. Dobra, zagrajmy tego Kobolda. Super. Naprawdę super się spisałeś, Koboldzie. Ale nie mogę się skupić, jak ci głowa błyszczy. No to nie moja wina, że mi się głowa błyszczy. Wszelkie zażalenia na temat błyszczenia mojej głowy proszę składać do mojej skóry. 4 razy powinno wychodzić po 10 kart dziennie. Znaczy, no, zależy jaki przyjmiemy wyznacznik. No, można stwierdzić, że powinno wychodzić nawet i po 20 kart dziennie. Aczkolwiek wszystko no, tutaj w tym konkretnym przypadku zależy od tego, no co przyjmiemy no, za wyznacznik, czy jak to tam nazwać, nie? Jeżeli na przykład założymy, że od dnia dzisiejszego do daty premiery Blizzard powinien pokazywać równą ilość kart każdego dnia, no to liczba będzie jakaś tam. Jeżeli założymy, że Blizzard powinien pozostałe 129 kart pokazać w przeciągu na przykład 13 dni, no to powinien po 10 kart pokazywać. Jeżeli na przykład w ciągu tygodnia, no to po 20 kart. No kwestia tego, no jakie założenia przyjmiemy do no powiedzmy, że tworzenia tych założeń, tych obliczeń, czy co to tam jest. Po co ty to rzuciłeś do końca, nie wiem, ale w sumie poniekąd może mnie to cieszyć. Tylko teraz tak, przydałoby się tego zabić. Czy ja to mogę zrobić? Mogę wjechać w mordę temu. Dobra, no zrobimy tak. Zrobimy tak. Rzucimy za chilka. Chyba mój token zginie, prawda? I zagramy sobie tego, bo ten ma więcej ataku od tych, a możemy go dopalić tym i będzie 4-6. Brzmi tak jakiś zalążek planu. Czy wiesz, gdzie można sprawdzić, co robią te słowa kluczowe, czyli echo i zryw? Nie mam pojęcia. Eredako! Karu, faru. Paru, ruru. Dobra, zagramy tak po prostu. Być może powinienem zaatakować, gdybym miał Hellfire'a, ale będę retardem. Znaczy, na pewno w blogu, na pewno w filmie zapowiadającym, na pewno u mnie na kanale, na pewno na każdej stronie o Hearthstone'ie. No, w wielu miejscach ogólnie można sprawdzić, co robią te słowa kluczowe, no. No, rzekłbym nawet, że do pewnego stopnia twoje pytanie jest... nieprzewidywalne albo coś w tym stylu? No, nie pomyślałbym, że ktoś może nie wiedzieć, znaczy nie umieć znaleźć bardziej, jak nie powiedzieć. Dobra, zagramy tak, mógłbym zagrać tego, ale w sumie bez Battlecry'a, a mogę zagrać równie dobrze tego. Tak w następnej turze gra Misera chyba. Problem jest z tym, że on to Marine zabił. I to nie jest dobre. Bo on teraz ma darmowe kreatury i mi tak spali. Mind Controla mogę zarzucić, no ale to raczej nie teraz. Dobra, no rzucimy Isera, bo on skiptuł całą turę na zabicie mojej jednostki, więc Isera powinna być tip-topo. Tylko nie ma i drugiego removalu, byłoby fajnie. Mam sen. Oh yeah, oh yeah. Nie damy się
Nie damy się. Wojtek za rękę prowadzi mnie. I serą w moldę ci przywalę. Tra-la-la-la. Dobra, zagram to. Nie, znaczy no tutaj w sumie tak dużo zależy od tego, co on ma na ręce. No jeżeli ma removal na Iseren, to leży i kwicze. Nie, tak. Znaczy, to tak, no raczej leży i kwicze. Chyba, że zagra... Dobra, no to nie wygląda jak removal na Isera. To nie wygląda też dobrze. Ale spoko, bo my robimy wjazd na chatę do gościa, znaczy wjazd na mordę dokładnie rzecz biorąc. Robimy dzikiego pyromantę i babeczkę. No i gdzieś tam powiedzmy, że Lital jest blisko. Przyjdź do nas na boisko, tutaj Azari, nie zje ci deku. To się nie rymuje do końca. Jak uważasz, czy dobrze, że będzie tylko jeden portret, ten do szamana w nowym dodatku? Uważam, że fajnie, że wychodzą poza pewien schemat, czyli 9 questów, 9 broni, 9 portretów. Chociaż dalej nazwa portret jest dla mnie bezsensowna, ale mniejsza z tym. Fajnie, że wychodzą poza ten schemat. Jednocześnie nie do końca jestem przekonany, że akurat jedna sztuka hero card na cały dodatek to dobry pomysł. Więc tak jest. Shady day, dilem. Dobra, co my tu mamy? No mamy trójkę dobrą na start. To wyrzucę, bo nie lubię tego na drugą turę. Chociaż mogłem na późniejszą zostawić, ale wolałbym dobrać coś ciekawszego na early game. Ale z drugiej strony Saman jest jedynym deckiem, którego raczej nie widuje się na raderze. To absolutnie nie jest powód, żeby faworyzować go w jakiejkolwiek materii. A już na pewno nie na zasadzie... Ej, Heniu, bo szamana nie ma, to dajmy mu hero card. Nie, mój drogi przyjacielu, to tak nie działa. Oczywiście można było dać lepsze karty overall, ale na pewno nie... Nie, jest coś takiego. To jest po prostu... Witaj. Dembez. Be quiet. Taka firma. Czy my chcemy zagrać to, żeby się wytradowało, czy może to? Zostawiłbym tego coina, zagram tego. Widzę, że Mati w dobrym humorze. Ja zawsze jestem w dobrym humorze. Przynajmniej od 48 godzin. Znaczy, może poza momentami, w których pewien człowiek, który coś dla mnie robił, leci w kulki, ale to pominiemy. Dobra, teraz mogę zagrać takie, no bardziej takie. Nie chcę coinować tego, bo chyba chcę tego coina zostawić, chociaż z drugiej strony to mi da sporą przewagę. Tym bardziej, że w następnej turze mogę zagrać takie i takie. Dobra, skoinujmy coś silniejszego, tylko on pewnie będzie miał Shadow World Pain i mi to zabije, więc... Oglądałem twój filmik i mówiłeś, że karty z Eaho za jeden many mogą być. Nie sądzisz, że byłoby to za dobre do quest Rogala? Ale mogą nie być do Rogala! To taka podstawowa rzecz, nie? Mogą być karty za jeden many, ale one niekoniecznie muszą być do Rogala. Mogą być na przykład do, nie wiem, Priesta albo do czegokolwiek innego. I tutaj oczywiście dochodzimy do momentu, w którym nie możemy zrobić za jeden many karty, która zadaje 2 damage'u w cokolwiek i ma echo, bo tak to w 10 turze ta karta zadaje 20 damage'u, nie? Trzeba zrobić kartę za jeden many, która robi coś sensownego. Znaczy nie, co... To co nie sprawi, że ta karta będzie OP, no to już jest kwestia wyważenia tej karty odpowiednio. Nie musi być to karta neutralna czy karta do Rogala, żeby tam do quest Rogala coś robiła. No, screw you, dude. Zaczynamy wykład. Nie boję się, gdy Kalafior mnie nie. Będzie problem, jak on mi to przejmie Shadow Madnessem. Pamiętasz swoje vlogi z Beatką o zarabianiu w Diablo 3? Vlogi o zarabianiu w Diablo 3 były bez Beatki. Ale pamiętam je. Mogę wiedzieć skąd informacja, że szaman dostanie portret. Oczywiście ze strony herdpwn.com. Jak wszystkie informacje, które biorę. Dobra, zrobimy tak.
Chwila, co ja mogę wyciągnąć? Słodzienia, ból duchowy, bicz. Zrobię jak każesz. Gramy to. Weźmiemy to. Nie zadzieraj! I się po prostu wytrajduję, dogrywając kreaturę. Nie będę cudował, bo jeszcze to przegram. Głupoty. To jest w sumie ok, bo daje card advantage. A gramy Mirror Mesh, to nie powinno być jakieś złe. Problem będzie to rzucić, tym bardziej, że nie mam zagrania na tą turę. Generalnie przy każdym dodatku jest jakaś klasa, którą rzadziej widuje się na ladderze, bo są silniejsze deki. No tak, no nie da się zrobić tak samo silnych deków do 9 klas, no to jest niewykonywalne. A nie lepiej rozbłysk? No nie wiem, ty mi powiedz, skoro się pytasz. Jeżeli widzisz jego jakieś plusy, to chętnie... Jeżeli widzisz jak... Jeszcze raz. Jeżeli widzisz jego jakieś plusy, to chętnie się dowiem, jakie były te plusy, no bo... Ja osobiście plusów nie widziałem, dlatego zagrałem inaczej, ale może po prostu na coś nie zwracam uwagi i ty na to uwagę zwróciłeś i po przedstawieniu swoich argumentów przemawiających za tym, że lepszy był rozbłysk świętości, ja zmienię zdanie, że faktycznie tamto zagranie sensu nie miało i powinienem zagrać właśnie holinowe, a nie tamto, co zrobiłem, nie? No ale to nie pytaj się mnie, czy to nie było lepsze, no bo gdybym uważał, że to było lepsze, no to bym to zagrał, nie? No proste i logiczne. Ogólnie jak budowa cepa. Jaka jest wola Elumy? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem jak to będzie. Nie wiem. Dobra, zagram tak, bo to mi coś daje. Obecność na stole. Klepnę to. Żeby zadać jakiś damage. To ma dużo życia. Trzeba się tego pozbyć. Cześć, Pokémon. Czemu nie nowe z Piromantą był clear bez tracenia stołu niż od tokena? To już jest jakiś powód. I to jest dobre pytanie. I tutaj odpowiedź będzie taka, bo nie pomyślałem, że... Nie wiem, bo wyszło mi, że jak rzucę holinowe, to wyjdzie na to sama, a czar jest droższy. Ale masz rację, faktycznie. Jakbym rzucił holinowe, to bym... Tak, to bym zabił te dwie jednostki i zostałbym ze swoimi jednostkami. Więc tak, lepiej było holinowe. Po wysłuchaniu argumentów przedstawionych na dzisiejszej rozprawie uznaję wyższość czatu w tej kwestii i faktycznie lepsza była holinowa. Jak to mówią, a fucking misplay. Nie boję się, gdy ciemno jest, zabiję cię, bo mnie coś strzeli. O Boże, jedyny, kur... Demol. Jak zagram holinowe, to zostaje bez stołu. A on zostaje z czym? Z tym, bo to muszę zabić. Jak zagram to i zabiję to... No to powiedzmy, że nie jest tak źle. Dobra, spróbujemy zrobić tak. Też nie jest zbyt kolorowe, niestety. Ale nie mogę zagrać holinowy i zostawić mu kreaturę i zostać bez swojego stołu, bo on dogrywa kreatury za 10 many i ja mam przejebane. Tylko, że jak on zagra mind controla. Cześć, Hajasz. Ciężko będzie tą przewagę odzyskać. No będzie ciężko. Cairn, krwawe kopyto. Dawać Cairn, krwawe kopyto. Te smoki mu robią robotę, naprawdę mu tak dojebały sytuację, że szkoda gadać. Jeżeli on tę gierkę wygra, no to się zanosi, to wygra dzięki tym dwóm dragonom. Jak tam Dzionega? Spoko.
No i to, że ja nie dobieram akurat w tym momencie niczego taniego, co mogę jakkolwiek zagrać z tymi kartami. Muszę grać po jednej karcie non stop, albo dwie useless karty. Super. Nie wiem, czemu ty tego smoga zabiłeś, ale jara mnie to jak pochodnia. A jest dopiero 7 dzień tygodnia. No i kolejny raz mogę zagrać jedną kartę. Albo dwie useless, albo jedną kartę. No i to jest problematyczne i to bardzo. Niestety. No zagramy to misera, no nie mam innego wyjścia. Senno. Właściwie wpadłem po tym, jak obejrzałem twoją zapowiedź dodatku i nie wiem, czy już wiesz, ale Blizzard oficjalnie powiedział, że tylko Szaman dostanie tylko hero kartę. Tak, już wiem. O, super. Z kradzieży myśli ukradł mi pożarcie umysłu. Uff, to nie jest karta advantage. Biorąc pod uwagę następujące faktory, ma przewagę na stole, ma przewagę w ręce, to będzie cud, jak to wygram. Wydaje mi się, że jeszcze ma spore szanse, że ukradł mi mind controla z tego, więc może mi ser w następnej duże da ukraść. Subcio. Tarczę w górę! Tarczę w górę, burę, burę. Rzucę to. No na wypasie. Rzuciłem to, żeby dobrać tańsze karty. Dobrałem 5, 7 i 9. To faktycznie tańsze karty. Dobra, teraz pytanie number uno. Czy on ma mind controla? Ale z drugiej strony, jak ma mind controla, to głupio zrobi go rzucając, bo ja rzucę holinowe, to zginie i zabije tym to, więc... Whatever. No właśnie. O tym mówię. Mówię. Albo rzucę swojego mind controla, jak go dobiorę. Nie, dobrałem. No tak zrobimy. Elo. Teraz mam 5 many. Zagram to. Niech będzie. Nie wiem, tak pod mana care chcę zagrać, bo mam drogie karty, to mogę skombić z tym, to z tym, więc nie chcę się tego pozbywać, bo to mi daje jakieś zagrania sensowne w następnych turach. Holy Fire. Nie, Dragon Fire. Można i tak! Jak to mówi stare polskie przysłowie, co Dragon Fire nie zabije, to go wzmocni. Albo jakoś tak. Oczywiście gramy dwie kreatury, żeby mieć jakieś możliwości trade'u i żeby jedną kartą i obydwóch nie zabił. Tam single target removalem. Nie zabił obydwóch, bo to byłoby smutne. Czego Dragonfire nie zabije, to jest smokiem. No też może być, sobie nawet brzmi sensownie. Full story, bro. Dobra. Hop, hop! Mind control! Prawie. Cóż mogę rzec? No, no. Pójdźmy w stół. Może nie ma kolejnego Dragonfire Potion. Tak sobie myślę. Wspaniale. No. Przecież to jest dobre, mi się nawet nie opłaca już zaraz zagrywać. Patrzę na moje karty, jakie mi w deku zostały, to raczej nie jest to dobre zagranie. Lel. Co jest prawdą? No wypas. Thank you.
Aha. Nie ukryjesz się przede mną. Aha. Subcio. Pep, pep, pep. Nie można. Nie dostrzec. W to mi gra. To zabije, to zabije, to zabije. Głupie żmije, to zabije. Dobra, zagram tego. Nie wiem, tak sobie myślę, że może zaryzykuję i zostawię go, żeby się jemu deck skończył, chociaż to chyba jest głupie. Mam pod uwagę, że on ma 6 kart tutaj i 8 tutaj. Tutaj ja nam łączę 14. No, wielki master czułek, spoko. Damulka z gadżetonu, no to było mi... To jest to, co mi jest potrzebne właśnie. O, Dragonfire Potion. To brzmi już ciekawie. Dobra, to bym se zabił. No to jednak... Skrócimy. No i dogramy se to. No i z tym Dragonfire Potionem. Ale wiemy, że on ma jeszcze Dragonfire Potion, czyli nie mogę się wysypać na stół. No, znaczy to nie jest akurat problem, bo nie mam się czym wysypać na stół. Ja mam łącznie 13 kart. On ma tych kart 12. Więc fajnie byłoby tym zgarnąć trochę karteczek. Tak sobie myślę. Ja też. Trafiłem już te nowe karty na arenie? No miałem dwa razy. No, nie wiem, jaki to miało sens. Zero pomysłu. Jebnięcie sobie 5 kreatur, żeby zabić 2-2 i zranić moją jedną kreaturę. Ale wierzę, że jakiś miało. Nie opłaca mi się tego rzucać, bo on ma chyba jeszcze tych painów trochę. Nie wiem, rzucę to. Gotowe. A, może być. No dobra, ten plan z wyciągnięciem mu kreatur z deku może nawet nie był taki głupi, bo zostały mu 3 karty i 7. Więc może jakoś na czas wygram. No to akurat nie jest problemem. To jest trochę większym. Ten heal jest dużym. Okej, to zabijemy, to zabijemy. Co mogę dobrać? Ale nie mogę dobrać duchowy bicz. Nie, to nie daje. Dobra, to zabijemy w takim wypadku. Chociaż nie no, w sumie to czemu ja tego nie rzucam? No, dobra, niech będzie. Kurierka Konfraternia, czy ty możesz mi skarbie coś dać fajnego? Nie wiem, może możesz, a na następną turę to lepiej zrobię tak. Graj. Też może powinienem go rozbić i dać większej wersji. No patrząc na karteczki, no te dwie dyszeczki, kurde, tam siedzą jeszcze. No jest pejnik. Aha, okej. Okay. Nie było tematu. Nie wiem, co ja mogę odkryć. Mag, kapłan, czarnoksiężnik. Nie mam pojęcia. Tu już w ogóle nie ma czarów. Duchowy Page. No, rzućmy to najpierw. Graj. Prawie nie mam kart.
ogarnie cię pustka. Daj się tu, Konohama! No niestety, wskrzeszenie z tego tam Spellstone'a i Sery i Osaraża zamyka definitywnie tą rozgrywkę. O, super. Super, super. Doceniam. Doceniam bardzo, ale niestety to nic nie ma. Co my tu mamy? No mamy... No na wymianie to wszystko. Ale kurde, ziomek miał dwa Dragonfire Potiony, dwa Shadow World Pain'y, dwa Spellstone'y, jakieś tam inne cudawianki. No nieźle, nieźle. Niby też mam dobre, spoko karty, tylko niektóre, niestety większość, czy część z nich to nie jest taka super kozacka. No wiesz, wypadki się zdarzają. Wypadki się zdarzają. Ile buffów poszło? Dwa. To spoko. Porwij mnie do tańca. Masz. Pozdrawiam, Oaza, pozdrawiam. Aha, jajko. To nieźle. Pam pam pam. Czekam na rozkaz. W końcu godny uczeń. No niech będzie taka pota. Gościu. Na streamie Tyson zapytał się go, czy zna MKR-a, bo gra tylko jego dekami. W sensie ja gram Tysa dekami, czy Tys moimi? Obydwie rzeczy są bzdurą totalną, więc... Więc... Really? No, chyba se jaja robisz, ziomek. Chyba sobie żartujesz w tym momencie. Naprawdę, no chyba to był jakiś kurwa mało śmieszny żart. No dobrze, no to zagrajmy tego. Prawda jest moją tarczą. Że ty grasz jego. No, no to jakiś ziomek z kompleksami. Innej opcji nie dostrzegam. Nie zadzieraj. No na wypasie. Ten sam Walker po prostu idealnie wchodzi tutaj. Znaczy nie, to w sumie nawet nie ziomek z kompleksami. To ziomek, który ma po prostu jakieś problemy z orientacją w świecie. Dawaj dole, bo ja pier. Czy my możemy coś z tym gościem wykombinować? Chyba nie bardzo. Jakbym tu wjechał i tu wjechał, to miałby po trzy. No nie za specjalnie. Wydaje mi się po prostu wjadę tutaj. Wyklearuję i dorzucę tego gościa. Do przyglądu głowy nie przychodzi.
No tak. No ta ta ta. Oczywiście ryzykowne, no bo on na pewno dorzuci jakieś kreatury do stołu. Ale zaryzykuję. Podajemy to ryzyko. Kto nie ryzykuje, ten nie wiem co robi. O, super. Czekam na rozkaz. Ładnie. Hipstryki. Elo, proszę cię bardzo. Zamiana miejsc. Ile otwierałem z dodatku? 270 hakiem. Dawaj dole. Kolejna straż obywatelska. No nieźle. Witaj, żegnaj. No tutaj akurat stryku, ryku, na patyku. Hopla i nie żyjesz. Dobra, kij wyleczę tego. Cześć, Vexor. Hic sunt draconis. 4-5, dwa many. To nieźle. Myślę, że już mamy tą gierkę w kieszeni. Raczej jej nie oddamy. Tak się właśnie zastanawiam. Nie wstanie ta larwa, nie? Nad tym się zacząłem zastanawiać. Czy przypadkiem najpierw nie zadziała Agonia z tymi 7 kiepami, a dopiero później z larwą. Ano. Każdemu może się zdarzyć. A, super, konsekracja. Czekam na rozkaz. No wiem. Mały fuck up z mojej strony. Przyznać muszę. No by jednak bym miał jakiś buffa. Nie mogę się zdecydować. Smoki padną przede mną na kolana. Tam boom, 3 smoki, jelo. Zróbmy małe zamieszanie. Gulczar do usług, ziom. Nie powiem, czy on zagrywa, nie wiem, którego tego typa? Trzeciego, czwartego? Ja pierd... Papieru. Ale dzięki tobie ja nie popełnię takiego błędu. I bardzo dobrze. 15-21. No i pyk! I gonimo. Dobra, co my tu mamy? No mamy jakiś start, a niech będzie, zostawimy to wszystko. Ech. To wszystko możemy zostawić. Czy my chcemy coinować kreaturkę? Widzę, że możemy na lajcie. Torczę w górę. No i co?
I token. Okej. Okay. No to tutaj wizja cieni. No weźmiemy to, bo to tak trochę bardziej użyteczne niż Mind Control za 8 tur. Czekam na rozkaz. No to hopcze, kuriereczka. Prosto od kozakusa. Zajmę się tym. No nie mogę powiedzieć, żeby to były najlepsze karty, jakie widziałem z kurierki, ale nie będą. No i co tam? Okej. No myślę, że easy dwa trady. Ziomaleczka. No i Power World Shield po draw. Ma być. Kurierka może wyciągnąć portret. Po usunięciu portretów hero card z areny mogła. Nie wiem, czy tego nie zmienili. Nie kojarzę, żeby to zmieniali, więc chyba może dalej. Niestety mamy mały przypał. Piąta tura i granie karty za dwa tylko, no nie jest najlepszą piątą turą. Osiem, osiem, no na wypasie. Hej, dawaj to! Ty dajesz 3, za mało. Dobra, zagram tego Kairna, niech będzie. Matka Ziemia jest blisko. A tak, gdzie go nie jest taki opłacalny. Najnowsze selection jest tam poradnik jak streamować. Jak kto go pisał? Mam wrażenie, że może nie być mi za bardzo potrzebny. Pozwól mi się zastanowić. Czy nie lepiej PWS na kabalkę i wtedy masz dwie kreatury? A faktycznie. Coś jednak trochę zmęczony jestem i nie myślę dzisiaj za mocno. Mogę sobie na 2-2 zagrać, tradować wilka i dograć to, no. Pustory. Czekam na rozkaz. Się zamroził nasz koleżka. Zabiję jednego, żeby mi nie ściągnął tego. Następnej holinowa, zabijam tokeny. Tutaj 6 życia, ten trade, coś innego. Miałem się trzymany na to albo na to. Czyli tej teorii oczywiście. No, w czystej teorii. Czekam na rozkazy. Duszę plącze, moje plącze. Oh my god! No zrobimy tak. Mogę się zdecydować. No nie mam tak dużo opcji. Problem jest w tym, że w tym deku nie ma removalu. To jest bardzo bolesne i odczuwalne. Jak przeciwnik coś wystawi na stół, to ciężko się tego pozbyć. Co? A to z wozu. Czekam na rozkazy.
No. Muszę się śpieszyć. Czekam na rozkaz. Locków brack. Ile jeszcze to nie będzie? Ile jeszcze to będzie? Jak się okazuje, ten Mind Control nie byłby takim głupim wyborem z tego, z tej Shadow Vision. Niby spoko te zmiany na arenie, ale moim zdaniem karty, jakie się dostaje podczas wyborów, są czasem przesadzone. Nie to, że tylko raz, tylko kilka razy. Sam doświadczyłem tego, że miałem 4 Flame Strike'i na arenie, 2 portale za 7, 2 Blizzardy. Karty premium mimo to takie karty nie dają mi wygranych na arenie. Zagrałem kilka aren i moje wyniki. I teraz 1-2. No ale to stary, no przeczysz sobie sam trochę, nie uważasz? Najpierw piszesz, że karty, jakie się dostaje podczas wyborów, są czasem przesadzone, a później piszesz o tym, że te karty nie dają ci wygranych. No, nie wiem. Znaczy, okej, no, masz rację. Za honor. Dobra, no wrzucę jego. Pewnie mi się już nie przywarci, no ale nie mam jak tego zabić. No kuźwa nie mam, no po prostu nie mam niczego, co może mi... No to było sprytne zagranie bardzo. Rzekłbym, że wręcz idealne. Okej. Bo chodzi o to, że teraz każdy deck jest przesadzony. Jeżeli każdy deck jest przesadzony, to znaczy, że żaden deck nie jest przesadzony. Nie uważasz? Co my tu mamy? No mamy dwójkę. To zostawimy sobie dwójkę. A to sobie rzucę. Okej. Jest dużo dobrych deków, ale dużo z nich irytujących. Ale to jakby było dużo złych deków, to dużo twoich deków byłoby irytujących, bo byłyby bardzo złe. No okej, okay, no możemy oczywiście na ten temat sobie pogadać, czy coś tam. No ale to też trzeba patrzeć, czy tak wiecie, to trochę z większej ilości pozycji, niż tylko swojej. Tak mi się wydaje przynajmniej. Pan tokenik. No i będzie. Może nawet nie ze swojej, tylko z tej, której mi pasuje. Zaczyna się. Oj. Dzięki za tego Groszomana na Wild'a, trzecia ranga, więc coś już jest. Gratyzium. Czas wezwać juchę. Czas zabić ziomka. Nie. Albo mało aren grasz, albo jakoś źle interpretujesz. Wcześniej karty były power levelem niższe, więc przy wyrównanych pojedynkach liczył się bardziej skill. Teraz arena polega na tym, kto pierwszy dobierze i zagra Lich Kinga i Tyriona, raz ty, raz przeciwnik. Aha, no okej, okay. No to źle interpretuję. Bo masz rację, wygrywa ten, kto pierwszy zagra Lich Kinga bądź Tyriona. Nic innego się nie liczy. Nie liczy się skill, nie liczy się nic innego, tylko ja dobrałem pierwszy Tyriona, czy tam Lich Kinga, to wygrałem. Czemu ty mi go nie zabiłeś tym typem? Koleżko. Hmm,
Czy my chcemy coś dorzucić do tego boardu? Tarczę w górę! No to rzucę jeszcze ją. Będzie. Włączam mentalny dyslokator PC-130! Och, wow. Kurde, Jay Chama normalnie. Strzelam, że skończy się to heksem. Ale cóż. W sumie prawda, na przykład zagrasz pierwsze wezwanie do boju i masz już dużą przewagę nad przeciwnikiem. Sorry chłopcy, nie będę z wami rozmawiał. Nie chcę mi się kłócić, naprawdę. A, no nie jestem w stanie się zgodzić z tym, co piszecie, więc... Ty no, koleś dobrą w 12 kartach czwartego Jayda? No pojebało? The fuck? Czemu zabiłeś 2-3, a nie jakieś 3-3? Bo jakbym zabił 3-3, to moja prowokacja 1-3 by zginęła, tak to przeżyła. Dobre zagranie. Wygramy. Twoja. No to nieźle. To się jakaś gierka łatwa. Dobra, mamy trójeczkę, zostawimy sobie trójeczkę. Witam Cię, Wivred, bardzo serdecznie w grupie subskryberów. Dziękuję za wspieranie kanału. 42 miesiąc rzędu. Welcome to the family, my friend. Co jest bez alertów, ale ten. Ale na arenach nie ma alertów. Rej. Umieść to jabłko na swojej głowie. Umieść to jabłko na swoim ryju. Mój ty mały kurczę. Zagram to, bo to jest niestety zbyt duże prawdopodobieństwo, że to zestrzeli hydrą i czymś tam jeszcze. Czy tam wydrą. Autograf? O, super. Naprawdę na wypasie. Ten koleżka nasz. Zaczyna się. No rzucę tego, no co mam zrobić. Zmiany na arenach trwałe czy tymczasowe? Nie wiadomo. Znaczy... Bardziej Blizzard... Tak myślę, że idzie bardziej w kierunku trwałych zmian, ale możliwe, że się z nich wycofa. Czemu te osoby uważają, że legenda to już win? Zgodzi się, że wiele na przykład epików się częściej przydaje niż legend. Zgodzę się, że wiele komonów się częściej przydaje niż legend. Nawet. A czemu tak uważają, to nie wiem. Ale jest jedna różnica, jeżeli chodzi o areny, teraz są o wiele bardziej widowiskowe, przynajmniej dla oglądających. Nie ma żadnej różnicy. Słuchajcie, doszukujecie się dziury w całym, to jest problem. Nie ma różnicy, bo jeżeli wcześniej mieliście areny... Jakby to rozpisać? Dobra, zagramy to i zabijemy to. Macie 30 kart. Każda karta ma power level określony od 1 do 100. Dajmy na to. I wyciągniemy sobie średnią. Wcześniej średnia tego power levelu to była, nie wiem, dajmy na to 30. To jest oczywiście strzał taki wzięty z nikąd. Albo 40, nie wiem. Nie będzie 40. Teraz średnia aren to 80. Nic się nie zmieniło. Dalej średnia aren to jest to samo. Nie wychodzi ponad skalę, ponad normę. To nie jest tak, że w momencie, w którym jest 80, to coś się zmienia. Przeciwnik ma mocniejszy deck i ty masz mocniejszy deck. I dalej toczycie pojedynek na równych zasadach. 80 kontra 80. Nie ma tak, że teraz ktoś ma 100, a ktoś ma 10.
nie ma rozpiętości. Jest po prostu podniesiony power level do góry. Jak tego nie czajcie? No to trudno. Czemu gnoju robisz mi krzywdę? A, zrobimy tak. Jeżeli poziom wszystkich aren poszedł do góry, to znaczy, że nic się nie zmieniło. Dalej to jest to samo. Bo to, czy wy zabijecie jakąś kreaturę Fireballem czy Flame Lancą, ma znaczenie, oczywiście, bo są dwie różne karty, ale jeżeli power level jest niższy i zabijacie tą kreaturę Flame Lancą i power level jest wyższy i zabijacie ją Fireballem, to jest dokładnie ta sama sytuacja. Zabijacie jakąś kreaturę kartą, która wpasowuje się w średni power level deku na arenie. No, sorry. No właśnie, dlatego mówię o widowiskowości. Znaczy, jeżeli mówisz o widowiskowi... Oh, fuck. To chyba GG. Jeżeli mówisz o widowiskowości, czy jakoś tak... Przez pryzmat tego, że zamiast Flame Lancy teraz leci Fireball, albo jest więcej legend, no to okej, okay, no ale to taki... No nie wiem, no nie wiem, jakiś to super chyba wyznacznik. Chwilę, muszę zrobić tak... Muszę zrobić tak... Muszę zrobić tak... No i powiedzmy, że zrobię tak, to się wyleczę. No ciężko będzie do tej gierki wrócić, nie spodziewałem się... Co to w ogóle było nowego poziomu? Ciemność wszystko zgasi. O krap. No wali we mnie po prostu jak w ścianę, no skurczybyk cholerny. Nie wiem, czy ja tu jeszcze coś mam. Holinowa? Buf, no buf mi nic nie daje. Nie wiem, zagram sobie to, strajduję sobie to i umieram, nie? Nie da. No lipa. Ale na jakiej podstawie uważasz, że wszystkie areny poszły do góry? Bo ja uważam, że ludzie dostają... Że więcej ludzi dostaje lepsze karty, ale są też ludzie, którzy dostają słabe karty. A na jakiej podstawie uważasz, że ludzie dostają słabe karty? Że tak w najprostszy sposób, ale tak w najprostszy odbiję to pytanie. No niestety, areny po zmianach... No, lepiej niż wczoraj, bo wczoraj było 1-3 i 2-3, dzisiaj 5-3. Ale no jeszcze to nie jest ten poziom. A, może być nagrody. Niech będzie.